Szkoda, gramy non stop. Gramy non stop. Karolina Kiselczyk. Dobra. Proszę bardzo. No, asertywności się człowiek uczył. U księdza Konkola zresztą. Paliłaś ogień w moim sercu, sama w nim nie płonąc. Bardzo proszę. A teraz pieśnie, i to, było, to był język Tatarów nadwołżańskich, a teraz język Tatarów krymskich. O tym, że zeszło z góry jagniątko, kręcone marożki, też śpiewa chłopak do dziewczyny, który generalnie mówi jej, że próżno się zastanawiasz, ja już swoje powiedziałem. Błędy są błędami, jesteś jeszcze młoda, dasz sobie radę. W drużynie trzeciej zagra sama Aleksandrowi. Wiesz, jak śpiewam, to słychać. Jak mówię, to nie słychać. Słychać i tak, dobra. No nie przejmujemy. Tatarzy krymscy, zeszło z góry jagniątko, kręcone marożki. Próżno się zastanawiasz, dziewczyno? Nic z tego nie będzie. Hej, hej! Dawaj, 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 dawaj,
Tatarów z Krymu. Właśnie przed chwilą wróciłam z Białegostoku, gdzie wykonywałam tę pieśń w sławnym programie. Sławny program Dzień Dobry TVN był dzisiaj w Białymstoku kręcony przed Pałacem Branickich. Także kto nie widział, niech żałuje, bo było na żywo. Arnavut Lar. To jest, proszę Państwa, litania do piękna kobiecego, do piękna kobiety, i ta litania zawiera wszelkie atrybuty piękności tatarskiej, a więc te twoje krzaczaste brwi, czarne oczy, twe słowa jak miód, twe usta jak płatki róż. Jak napatrzeć się na to piękno? Kochana, ach, te twoje słowa, te twoje, jak śmietanka nad mlekiem się tworzy. Jak napatrzeć się na to piękno?